Cześć, witajcie, z tej strony Maron, a to jest dokładnie gra H1Z1. Tym razem się bardziej skusiłem na kupno właśnie tej gry. Gra jest dokładnie dostępna na Steamie. Najtańsza wersja tej gry kosztuje zaledwie 19,99 euro, czyli no dosłownie 20 euro. I cóż, tak jak widzicie, tutaj mamy dostępne serwery. Są serwery to PvP i PvE. Mamy też tutaj dokładnie Battle Royale. Battle Royale to jest takie coś, gdzie mamy dokładnie takie mapę. Na tej mapie jest rozgrywany taki mecz praktycznie, gdzie trzeba wziąć i uciec przed zieloną mgłą, znaczy tam takim zielonym dymem. I w tym kółeczku takim trzeba wziąć i do niego dotrzeć, do tego kółeczka. W tym kółeczku później jest rozegrana praktycznie taka bitwa między najlepszymi. Ten, który pierwszy zwycięży, który praktycznie pierwszy zabije wszystkich, ten zwycięża. I dostaje oczywiście za to nagrody. No i cóż. Tutaj też mamy dokładnie takie ikonki. Tu. Ikonka to dokładnie... Aha, tutaj jest leczenie. Tutaj nie wiem, co to dokładnie jest. Tutaj jest headshot. I tutaj jest walka. No tak. Tutaj też mamy ogień. Dobra. Tak jak widzicie... A czekajcie, Jeden serwer to chyba był nawet, na jednym serwerze to nawet grałem, ale... A to chyba nie na EU. No właśnie, bo tutaj też zaznaczyłem sobie EU, że tylko i wyłącznie mi znajduje serwery EU. Dobra, wejdźmy sobie może na serwer PvE. Aha. No i tutaj mamy jeden serwer PvE. Gdzie tylko i wyłącznie możemy wziąć i... No zresztą naciśniemy sobie i to jest... Tak, PvE only. Tylko i wyłącznie PvE. Czyli dokładnie nie mamy tutaj serwerów PvP. Dokładnie nie możemy wziąć i... strzelać dokładnie w głowę. W ogóle nie można wziąć i atakować. First person. No nie wiem. Dobra. Gra dokładnie naliczyła, jest najbardziej popularną chyba grą survivalową w ogóle na Steamie, ponieważ w ciągu, tak, w ogóle nawet premiery nawet ta gra nie miała, takiej większej, była w ogóle mało co chyba nawet dostępna na Steamie, było tylko i wyłącznie do ściągnięcia przez stronę i gra dokładnie naliczyła w ciągu 15 stycznia 1 000 000 sprzedanych kopii. Więc praktycznie przebiła DayZ, które i tak było jednym z najbardziej takich dostępnych, survivalowych, najbardziej popularnych. A teraz właśnie przebija to H1Z1. Dobra, koniec gadania. Stworzymy sobie postać. Okej. No i dobra, tutaj mamy PvE. No nie będziemy praktycznie tak walczyć. Chodzimy sobie troszeczkę, poznajdujemy. I pokażę wam, co to dokładnie za gra. Oczywiście, chyba większość z was nawet wie. Ponieważ jest dokładnie wysyp materiałów na YouTube. Jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zresztą na serio mnie dużo też osób zachęcało do kupna tej gry. W końcu się zdecydowałem i zakupiłem ją. Szczerze powiedziawszy, polecam, bo naprawdę gra, choć jest jeszcze w wersji Early Access, ale na serio widać, że twórcy przełożyli się, że Sony na serio tworzy gry, które mogą oczywiście
być na serio dużo, dużo rozbudowane. A firma Sony, to wiadomo, ona tworzy praktycznie gry pod PlayStation, ale zdecydowała się wypuścić też dla PC-towców H1Z1. Poczekamy sobie teraz troszeczkę chwilę. No i dobra. O, ale nas wyrzuciło. Czekajcie. A, tu mamy mapę. No i popatrzcie, taka mapa jest. I z tego co mi wiadomo, na mapie to nie pokazuje dokładnie. No nie wiem, czy dokładnie pokazuje, gdzie my jesteśmy. Wiecie może dokładnie, gdzie jest ten punkt, gdzie dokładnie się znajdujemy? No i tak, gra, patrzcie, tu mamy settings, działa mi na high, czyli na wysokich wymaganiach graficznych i oczywiście przy grafice Full HD. VSync'a też oczywiście mamy włączonego, gdzie najbardziej obciąża mi kartę graficzną, ale praktycznie takich lagów nie ma. Nie ma, poważnie. Gra jest oczywiście dobrze zoptymalizowana. Gdzie tutaj dokładnie jest punkt, gdzie ja jestem? Troszeczkę taka mapa zrobiona graficznie, na przykład tak na kartce, jeżeli ktoś na przykład narysuje taką mapę, to jest dokładnie taka sama. I patrzcie, jeżeli chcecie wziąć i znaleźć ze znajomym w grze, to podajecie dokładnie punkty, na przykład E7 i powiedzmy, że na przykład jesteśmy w tym punkcie, tutaj, tu. Nie wiem, czy dokładnie mi pokazuje ikonkę. Nie wiem, czy dokładnie mam włączoną ikonkę, ale chyba tak. Dobra. O, tam coś jest. Pójdziemy sobie tam. No i tutaj dokładnie najgłównym przeciwnikiem nie są teraz gracze, ponieważ włączyłem tryb PvE. Tylko i wyłącznie zombie. I oczywiście jakieś tam stwory. Czekajcie. A, jest zombie. Widzicie? Tam idzie sobie. O, króliczek. Ale nie, popatrzcie zresztą na niebo. I te niebo od pewnym czasie się właśnie... Słyszałem jakieś hałasy. Czy to zombie? Chyba nie. I pod pewnym czasie się w ogóle przesuwa. Więc spoko. No i okej. Troszeczkę mi się to zlagowało, więc nagrywanie, nie wiem. Ale troszeczkę też pozabijałem tych zombie. Ja mam też tutaj tak ładnie loty, gdzie możemy wziąć i... O właśnie, widzicie? Mamy dokładnie czapkę i mamy okulary już teraz dostępne dla siebie. No tak. I też mam jeszcze jeden. Zobaczymy, co mamy tutaj jeszcze. Aha. Okulary. No i tyle. Na razie. Mamy troszeczkę mało życia, mamy tylko 14. Więc za niedługo pewnie chyba padniemy. To jest, też jest za dużo tych całych zombie. Teraz troszeczkę oddalimy. O, tam jakiś jeden biegnie. O, cieniu. To jest za dużo ich. Na 10. A raczej chyba zginiemy, ponieważ... No idzie. Idzie. No właśnie, wiedziałem. To byłoby za łatwe. Dobra, respawn. No i 4 właśnie zabiłem, zombie.
Czekajcie chwilę, ja zaraz do was wracam. No i okej, ja już jestem. Tak. Nas dokładnie też troszeczkę tutaj rzuciło. Chyba troszeczkę dalej. Dobra. A noc to troszeczkę też jest za długa. Zobaczymy o której ona też minie. O, mam też jakieś zwierzę. Oczywiście też możemy wziąć i upolować. Nie jest żadne to powiedziane, że nie. Nawet najlepiej jest wziąć i upolować jakieś zwierzynę i wtedy... O, zombie. I wtedy... O, też mamy. Zabijemy sobie go. Nie dał mi lota? Aż ty. Odby. Idzie tu. Więc ucieknijmy mu. Więc lepiej jest wziąć i zabijać takie zwierzyny, ponieważ możemy wziąć i wtedy... Wow, ale ich jest. Teraz jest wysyp praktycznie tych całych zombie. I... Lepiej wziąć do góry pójść i zobaczyć, gdzie dokładnie są rzeczy. Na takich wzgórzach najlepiej wziąć i budować bazy. W tej w ogóle można też nawet bazy nawet wziąć i budować. To jest nawet zalecane, żeby takie bazy wziąć i zrobić sobie. Kurde, no akurat jest noc. Jest masakra. Idzie tu. A dobra, chodź tu. Jak mnie zabijesz, to mnie zabijesz. Trudno. Najlepiej to wziąć i walić w głowę. To jest zdecydowanie najlepsze. Kurde, to jest za dużo ich. Za dużo już ich jest. Więc lepiej wziąć i uciekać stąd. I też na przykład, jeżeli zaskoczymy, to możemy sobie wziąć i złamać nogę, więc troszeczkę to jest też ryzykowne. Trzeba wziąć i uważać też. Jeżeli na przykład, powiedzmy, zlecimy ze skały, to też to jest... O! Samochód! Samochód. Zobaczymy, czy on jest dokładnie czynny. O, mamy tutaj coś. Wodę? Tak, jest. Dawaj mi tą wodę. Przyda się jak najbardziej. Amunicja. Spoko. A co tutaj jeszcze mamy? Tyle. O! I siekiersko. Pięknie. Dobra. O, zobaczymy. Czy możemy. Nic nie mamy. O, tu idzie jakiś zombiak. Chodź na to. O. 40%. Szkoda, że na nie pokazuje, no kurczę, nie wiem, gdzie w ogóle to jest, żeby wziąć i pokazywać, gdzie się dokładnie się znajdujemy. Chyba, że nie pokazuje tego. Nie wiem. Aha, Postion G5, dokładnie się znajdujemy na G5, czyli dokładnie G5, czyli tutaj. Aha, widzicie? Już teraz wiem, to jest dokładnie w... W prawym rogu. O, jest, mamy loka.
Tylko że teraz najważniejsze, żebyśmy się kurde nie zginęli. Dobra, gdzie to jest dokładnie safe zone? Save zone, save zone. Tunel Blackhead. Czekajcie. Trzynaście, no zginę no. W nocy to też jest praktycznie bardzo ryzykownie chodzić. 12. A czekajcie, jeszcze mam dokładnie. Ale nie, to mi nawet nic nawet nie da, bo jak mam tą butelkę to. Chociaż czekajcie. Fire, hunt, draw map. Osiem. A w plecaku chyba nic nie mamy. Nie. Tam mamy też crafting. O, właśnie, crafting. Czyli możemy wziąć i skratować sobie. Tylko oczywiście potrzebujemy też rzeczy. Dwa scrap of cloth, czy coś tam, nie wiem, żeby stworzyć bandaż. O, myślałem, że tam ktoś tam do nas znajdzie, ale nie. 4%. No, za niego zginę. No, to jest taki dokładnie taki materiał zapoznawczy, tylko i wyłącznie chciałem wziąć i pokazać. Się wziąć i o, mamy mięso. A, już zombie łażą i tak mnie zabiją, zresztą sam się zabiłem. Dobra, to jest taki to praktycznie materiał zapoznawczy, że mam grę H1Z1 i będę oczywiście testował ją coraz bardziej, coraz więcej. I cóż, ja się już będę z wami żegnał. Także więc do następnego razu. Trzymajcie się. Na razie.